Proszę, panie, krótko pytanie. Pani, krótkie pytanie. Trzy krótkie pytania, pani marszałek. Pani marszałek, wysoka... Poczekam na spokój. Wysoka Izbo, to przedłuża. Bardzo proszę, panie senatorze. Dziękuję, pani marszałek. Pani marszałek, trzy krótkie pytania. Minutę ma jeszcze... pan na trzy pytania, minuty. Czy skieruje pan doniesienie w sprawie marnotrawstwa w Ministerstwie Sportu w związku z wydatkowaniem 6 milionów złotych na słynny koncert? Pierwsze, drugie. W swoich publicznych wypowiedziach często pan określał NIK jako audytora. Czy w dalszym ciągu pan będzie uznawał rolę NIK jako audytora, czy raczej jako kontrolera? Trzecie. I czy jako poseł lub jako wcześniej senator zwracał się pan do prezesa Najwyższej Izby Kontroli, czy w ogóle do NIK-u o jakąś kontrolę? Jeśli tak, to o co pan się zwracał? Dziękuję bardzo. No i panie senatorze, tak właśnie należy zadawać pytania. Proszę bardzo, panie. Co do oceny, czy decyzja w zakresie wykorzystania środków przez Ministerstwo Sportu, chodzi oczywiście o organizację koncertu muzycznego na Stadionie Narodowym, jest decyzją, którą należy oceniać w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych, czy w wymiarze prawnokarnym. Tą decyzję już podjął kontroler. Ocenił, że nie w wymiarze prawnokarnym, tylko w wymiarze naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Jak pan senator zapewne wie, w tym zakresie wniosek już został skierowany. Co do roli NIK-u jako kontrolera czy audytora, NIK jest najwyższą izbą kontroli, za to przy różnych definicjach audytu jako takiego, też zachęcam do tej lektury, wymienność pojęć w zakresie kontroli i audytu w zakresie pewnych części tej definicji jest rzeczą taką dosyć płynną. Sam do tej pory nie kierowałem wniosków o kontrolę NIK-u, za to składałem wnioski do prokuratury w różnych sprawach i to była taka forma aktywności, którą wykorzystywałem jako parlamentarzysta. Dziękuję.